Nowe Centrum Skłosza Redeco. www.redeco.pl. Po sensacyjnym zwycięstwie ze Spójnią Gdynia apetyty wśród wrocławskich fanów Szczypiorniaka przed weekendem były zbyt dużych rozmiarów, ale z drugiej strony, skoro Śląsk potrafił pokonać niepokonaną dotąd drużynę, to dlaczego nie mógłby okazać się lepszym od zespołu z Malborka? Gospodarze więc na fali umiarkowanego optymizmu przystępowali do weekendowego starcia. Znając jednak prawa rządzące się starciami młodszych zawodników ze zdecydowanie bardziej doświadczonymi, można było przypuszczać, żeby Śląsk zaskoczył pomyzaniem, musi zostać spełnionych kilka czynników. Po pierwsze, gospodarze muszą do spotkania, mówiąc żargonem sportowym, ustać fizycznie. Po drugie, nie mogą sobie pozwalać na przestoja. Po trzecie, rywal musi nieco pomóc. Tymczasem od samego początku to pomyzanie przejęła inicjatywę. Podopieczni Igora Stankiewicza szybko wypracowali sobie trzybramkową przewagę, a z biegiem czasu zaczęli ją powiększać. Dzięki solidnej grze do przerwy goście prowadzili już 16-9. Na początku drugiej części przyjezdni jeszcze podkręcili tempo i w pewnym momencie prowadzili nawet różnicą 9 bramek. Śląsk walczył dzielnie, ale był w stanie tylko zmniejszyć rozmiary porażki. Wrocławianie zamykają ligową tabelę z 2 punktami na koncie. Pomyzania dzięki wygranej na Dolnym Śląsku awansowała w tej chwili na 3 miejsce w ligowej tabeli. Nowe Centrum Skłosza Redeco. www.redeco.pl